Witajcie kochani, dzisiaj troszeczkę odnowimy jeżynę bezkolcową. To powinno być zrobione w zeszłym roku, wtedy kiedy jeżyna przestała już owocować, ponieważ ona owocuje na pędach zeszłorocznych, więc wtedy wiadomo, które pędy trzeba skrócić, w jaki sposób, więc te właściwe przycinanie będziemy mogli zrobić dopiero po lecie. Natomiast teraz trzeba ten krzew troszeczkę odżywić, przerzedzić, bo zobaczcie, ile tutaj jest, jaka ilość tych pędów. Część to są w ogóle takie pędy zdrewniałe, uschłe, więc co dzisiaj zrobimy z tą jeżyną? Ja już zaczęłam tutaj troszeczkę usuwać te rośliny, które są wokół korzenia. To głównie jest trawa, więc to dokończę. Potem poprzycinamy głównie te pędy, które są pędami uschniętymi, tak żeby zostawić ich o wiele mniej, żeby nie konkurowały ze sobą, żeby... To jest w ogóle krzew, który potrzebuje bardzo dużo przestrzeni. No, nieraz ta jeżyna potrafi dorastać nawet do 3 metrów, dlatego powinna mieć podpory, czy na przykład jakieś pergole. Jak jest bardzo dużo owoców, to może się łamać pod ich ciężarem, no ale tutaj jest ten płotek, no to myślę, że jakoś będzie można, gdy zajdzie taka potrzeba, zrobić jakiś stelaż, prawda, kochanie? Bo ty bardzo lubisz robić różne stelaże i podpory i kiedy tak będzie trzeba zrobić, to zrobimy. Ta jeżyna bezkolcowa to jest okaz, który my mamy pierwszy raz w ogrodzie, bo mieliśmy takie jeżyny z kolcami i nieraz, jak się tak przechodziło koło takiego długiego, gdzieś tam pokładającego się pędu, to zdarzało się, że tak te kolce jakby chciały człowieka zatrzymać, wbijając się delikatnie w skórę albo na przykład w ubranie. Więc jeżyna bezkolcowa na pewno będzie dla nas fajną rośliną, bo jeżyny lubimy. Lubisz jeżyny? Mają takie bardzo małe jakby pesteczki, prawda? Które wchodzą w zęby. Które wchodzą w zęby. No, zobaczcie, poprzednio zajmowaliśmy się borówkami. Tu jest blisko las, więc jest dużo takich zwyczajnych, jak one się nazywają? Chodzi ci o korę? Nie, o te nie borówki, tylko jagody. O jagody. I podobnie na pewno w lesie jest mnóstwo dzikiej jeżyny. No ale skoro tutaj ona jest, to będziemy musieli dla owoców znaleźć jakieś zastosowanie. Suche pędy, wszystkie takie gałązki, pędy odkładamy, bo one się nam przydadzą do budowania wału. Tak, tutaj troszkę mi na tym zejdzie. Gdy są te pędy takie wysuszone i w zasadzie martwe, to nawet nie trzeba ich przycinać, bo one po prostu same wychodzą z gleby. I już się robi. O, troszeczkę więcej przestrzeni. Piękne, mocne patyki. O, wystarczy tak pociągnąć i już. Ale niektóre trzeba będzie przyciąć delikatnie, żeby też nie uszkodzić tych żywych. I po przycięciu zaraz zobaczycie, ile trzeba było usunąć tych zeschłych, martwych gałęzi i weźmiemy sobie trochę kompostu,
nie kompostu, obornika, żeby trochę dać odżywienia tej jeżynie. Kilka takich wysuszonych placków. Przyjdzie deszcz, to wszystko ładnie zmoczy. Dobrze. I jedziemy. I tak to wygląda po wyjęciu i wycięciu tych wszystkich gałęzi, które tutaj możecie zobaczyć. Najprawdopodobniej ta jeżyna wyschła, bo możliwe, że w ogóle nie była podlewana, a jak jest duży upał i nie pada długo deszcz, to ona jest wrażliwa na suszę. Myślę, że w ogóle tu w żaden sposób nie była zadbana, przynajmniej w zeszłym roku. Teraz te wszystkie pędy jeszcze obetniemy dosłownie kilka centymetrów, żeby roślinkę pobudzić do tworzenia rozgałęzień. O, tu mamy złamany pęd, ten też. O, właśnie. A gałązki nam posłużą jako podpórki albo do tworzenia wału. Więcej nie usuwam trawy. Teraz obornik. Tak, obornik, który tu rozłożymy. Tu jest tyle pracy fizycznej. Właśnie przed chwilą był sąsiad Marcin i przyniósł nam pyszne placki. Ziemniaczane, nie ziemniaczane, bo to też są placki, tylko krowie. O. I tu jeszcze, żeby było sprawiedliwie. Aha, no i rozmawialiśmy o tym, że koledzy z jego pracy mają bilety na mają karnety na siłownię. A że nam tego nie potrzeba. Teraz sobie wypnę to. Teraz tutaj jest jeszcze stary jakiś tam kompost, który tutaj był. No, obornik nie może być ostatnią warstwą, bo zbyt szybko uszedłby azot. I na to jeszcze będzie ostatnia warstwa, czyli ściółka. I to będzie ściółka z kory. Akurat ta jeżyna nie wymaga takiego kwaśnego podłoża jak borówki, bo to jest gdzieś 6,5, czyli tak w miarę jak tu jest. Jutro znowu deszcz. Dobrze. I teraz jeszcze może poproszę ciebie, kochanie, o wyrzucenie tej ściółki. Wyrzucisz? Tak, ściółki się dzisiaj nawoziłeś, prawda? Jeszcze dużo do przewiezienia. Tak, zaraz pokażę, jak pięknie już wygląda warzywnik w kolejnym etapie prac. Tak, ja to zaraz pójdę, ładnie rozłożę. Teraz jest potrzebny deszcz. Mrozy wielkie nie są zapowiadane. Więc myślę, że nic tej jeżynie nie grozi, jeśli chodzi o wielki mróz, chociaż ona takie normalne kilkustopniowe mrozy to spokojnie przetrwa. Jak na tyloletnią jeżynę, to ona nie jest taka zbyt wysoka. Aż tak wysokich tych pędów nie ma. A myślę, że wystarczy. Ja może jeszcze je zaraz uporządkuję.
tak rozłożę może jeszcze. O. Tu jeszcze te trawy takie wysokie. O. Tak, żeby wszystko tutaj było ładnie otulone, ale żeby nie zasłaniały te wszystkie warstwy łodyg, pędów. I mamy kolejną roślinę, która przygotowana jest, w jakiś sposób zaopiekowana do życia w tym sezonie. Ale jeszcze mamy tych roślin, które musimy poznać i odpowiednio je odnowić. Do tych roślin jest samych gatunków ponad 70 razy kilka roślin danego gatunku, także nam siłowni nie trzeba. Pokażesz jeszcze, kochanie, jak ładnie wygląda warzywnik? O, dzisiaj właśnie wozimy korę.